opowiem wam, bo to była całkiem zabawna historia. Byłam w urzędzie w Bytomiu. Nigdy się nie zbłaźniłam bardziej niż przez te 15 minut, co tam byłam. Bo tam jakieś bilety trzeba pobierać, nie wiedziałam co kliknąć, musiałam spytać pana. Spytałam tego pana, ale nie spytałam, w której kasie mam to kliknąć. Musiałam się jeszcze do niego raz cofnąć. On już jak mnie widział, to się śmiał, ale mi nie było do śmiechu. Klikłam to, ta maszyna się w ogóle zawiesiła. Dostałam ten numerek. No i powiedział mi, że mam iść do pokoju 105. Ale zaraz, ja nie wiem, gdzie jest pokój 105. Pytam się jakiejś randomowej pani, która wyglądała w miarę galowo. No dzień dobry, a gdzie jest pokój 105? I ona mi tam pokazuje drogę. No to ja idę w tą drogę. Mówi korytarzem do końca w lewo. To idę do końca w lewo. Wiecie, jaki tam pokój? 106. Robię normalnie obrót w miejscu i nie ma tego 105. Ja tak stanęłam takie... Tak patrzę na pani, które tam siedzą, mówię, skoro tu jest 106, to gdzie jest 105? Ta pani się tam śmieje i mówi, na pewno drugą stronę. To idę w drugą stronę. I co jest w drugą stronę? 112. Krążę w kółko, dzwonię do mojej mamy. Mówię, mamo, zgubiłam się, ale zaczepiłam jakąś panią, widać, że nowa jakaś była. I mówię, wie pani, gdzie jest pokój 105? Ona mówi, pokój 105. Mówi, że gdzieś tam. No to idziemy tam do końca tego korytarza i tak samo jak ja, zdziwiła się, że jest 106, a nie ma 105. I znalazłam i ten... Miałam numer K12, z tego co pamiętam. Patrzę na ten wyświetlacz, który numer ma wchodzić, a tam K12. Nie byłam pewna, czy wejść, czy nie wejść, czy ktoś tam siedzi. Odwracam się do jakiegoś pana, który tam siedzi, pytam, no dzień dobry, myśli pan, że tu wejść, bo ja mam K12. On, no wejdź, wejdź. No i zeszłam. O Jezu, śmieciala mi tu jedzie. Wbijam tam, mówię, K12 to ja. Zakręciłam się to i no generalnie dostałam to, czego chciałam, nie dostałam to zaświadczenie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo wyszłam z tego pokoju 105 i zapomniałam, jak ja tam w ogóle trafiłam i się zgubiłam i idę do końca korytarza, a tam znowu 112, robię kółko, mówię, Boże Święty, gdzie ja jestem? Jakiś pan się ze mnie zaczął śmiać. Jakimś cudem wyszłam stamtąd, ale nigdy więcej tam nie idę. Jakie ładne zabudowania swoją drogą. Idę teraz z kwiatami, są kwiaty w środku. Bo mam zakończenie roku i to ja musiałam kupować kwiaty. Siedzimy sobie teraz przy rzeczce w Katowicach i czekam, aż mi ojciec odbierze budynek. Ten o. Prześliczny jest. W Katowicach są takie wystawy książek, nie? I kupiłam sobie kilka książek, a właściwie trzy. Polskiego rzemiosła artystycznego są opisane te dzieła i zgadnijcie, ile kosztowała? 3800 zł. Nie no, żartuję, 15 zł, czujecie? I mam jeszcze jedną taką. Klasycyzm w Polsce i też kosztowała 15 zł i też jest ilustrowany i też są kolorowe dzieła. Big deal! Oprócz tego jest tam jeszcze kilka upominków na zakończenie szkoły, jako że angażowałam się w artystyczne życie szkoły, więc zostałam. Między innymi farby do tkanin, te markery z Actiona, płótno, pastele olejne, to jest jakiś szkicownik trzykolorowy, to jest moje świadectwo, zdałam. Daj łapkę. Łapkę daj. Daj łapkę. Grzeczny kotek. Jaki ty jesteś kot mały. Ogon cię denerwuje. Siedzimy, zjedliśmy właśnie wuzetko. Chcieliśmy iść na kremówki, ale się nie dało. I siedzimy w parku, bardzo ładny park. Normalnie Japonia w Bytomiu. I tu też tak, tam jeszcze jest jakaś fontanna. A ze mną siedzi? Gruby ze mną siedzi. Ej, on ma kwiatek na głowie. Żegną szeruje. Jestem już w domu mojego brata. Byliśmy z Grubym maturze na kremówki i było całkiem fajnie. Myślę, że temat siadł, był pan Tadeusz, ale taki słaby był moim zdaniem temat do tego pana Tadeusza. Wybrałam sobie ten drugi temat. Co w relacjach międzyludzkich powoduje szczęście? Coś takiego. W ogóle odniosło się do Stranger Things. Dziwne rzeczy.
bo ostatnio to z Adamem oglądaliśmy i jak zapamiętałam, to reżyserował, więc mogłam się odnieść. Do czego jeszcze się odniosłam? Do lalki. No i do tego tekstu, który tam był. W ogóle uroczy tekst, bardzo uroczy tekst. Był tekst o tym, że jakiś tam pan, rolnik, bardzo kochał swoją żonę. Nie liczyło się tak naprawdę nic dla niego. Najważniejsza była ona i jej obecność. Uroczy bardzo tekst, podobał mi się. Jutro czeka mi jeszcze matematyka. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Mam kalkulator, kupiłam sobie kalkulator. Czekajcie, pokażę wam. Kalkulator mam z firmy Talentis, także nie może pójść źle. Ładny taki niebieski chyba. Szary. Oszukali mnie, tu jest niebieski, a tu jest szary. Schreibtischhaschen Rechner. Także panie Schreibtischhaschen Rechner, proszę mnie nie zawieść, bo od tego zależy moja matura z matematyki. Jak ja się stresuję, to ja strasznie mylę liczby, na przykład siódemkę z dwójką pomylę, albo wyjdzie mi w ogóle wynik odejmowania. Ja to zapiszę jako wynik dodawania i wiecie o co chodzi, mylę znaki i w ogóle pan Schreibtischhaschen Rechner będzie bardzo potrzebny. Życzcie mi powodzenia, miło, że oglądacie to już po tych wszystkich rewelacjach. Jeszcze dzisiaj zamówię chyba burgera. Pouczę się na pewno, trzymajcie kciuki. Mimo, że to oglądacie potem, ale trzymajcie kciuki za mnie teraz, w tym momencie. Patrzcie, kiedy jest duże. To jest miał miał. Lusia się chyba nazywa? Tyk. I jaki słodki. To jest kotek na poddali. On nie ma jakiejś choroby, po prostu jest taki ciapki. Jest strasznie malutka i mega słodka, tak? Idziesz kamerę zaatakować. Papaja? No, chodź. Brawo. Teraz idę dzisiaj na matematykę. To jest drugi dzień, ale dzisiaj moje włosy odmówiły kompletnego posłuszeństwa i wyglądałam jakby nie pierun trzasną, ale trudno. Może będzie się lepiej uczyć, jak się będzie wyglądał jak Einstein. Nie uczyłam się zbytnio szczerze, tylko zrobiłam taką szybką powtórkę z YouTube. 20 minut, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo szczerze mówiąc mi się nie chciało. Nie no, ja to chyba zepnę. Jak szłam tutaj w ogóle, to piłam energetykę i go otwierałam, to mi cały chlapnął. Pochlapał mnie po całej tej spódniczce. Nie no, ja to spepnę, to jest jakieś jajo. Bo ja wiem, czy to wygląda lepiej. No a niech już tak zostanie. Zaraz już maturę. Jesteśmy już po maturkach. Jak oceniasz maturki? Poszło jak zawsze. No ja nie oczekiwałam dużo od siebie. Ale myślę, że 30% będzie. Zadania otwarte to zrobiłam może z dwa. Nie poszły mi, ale 30% będzie. A u ciebie? Może będzie. Może będzie 30? Może będzie. Czy 60 bardziej? Może będzie 30. Może nie będę musiał iść w sierpniu. A tam w sierpniu, to pójdziemy razem. Także to był dzień drugi, matematyka. Teraz idziemy na burgera. To już tradycja, że idziemy po maturkach gdzieś. Jestem już w domku, jest 15 i idę spać sobie na chwilę, bo jestem tak zmęczona. Jutro angielski, więc niezbyt trzeba się przygotowywać. Myślę, że będę miała ten z 90 ileś procent. Idę sobie drzemnąć. Mam makijaż na sobie, ale już trudno. Trzeci dzień, ostatni w tym tygodniu. Dzisiaj jest podstawowy angielski. Bez problemu, ale pogoda jest paskudna. Mam kurtkę, jak widać. Tym się już kompletnie nie stresuję, bo podstawa z angielskiego to zwykle zdawałam na 90 ileś do 100%. Zaraz po maturze muszę spakować się i będę jechać już do mojego domu. W poniedziałek muszę tu wrócić, bo jest jeszcze angielski rozszerzony. Wyglądam okropnie, ale nie chciało mi się myć włosów. O, idę koło tego parku, co siedzieliśmy z grubym. Nie musicie dzisiaj trzymać kciuków, bo w sumie dobrze będzie, tak myślę. Jestem już po maturze. Myślę, że będzie około 100%. Tak jak mówiłam, 90-100%, bo wszystkie zamknięte zadania to tak naprawdę mam dobrze. Wpis na bloga. No i było tam o... Zaczęłaś się jeździć rowerem do szkoły i tam opisać sobie kilka rzeczy. No to napisałam, że spodobała mi się kobieta w szkole. I usłyszałem, że gada, że lubi rowery, więc kupiłem sobie rower i zaczęłam jeździć do szkoły. Koledzy byli bardzo zdziwieni, bo ja mam całkiem blisko do szkoły i czemu ja jeżdżę rowerem. Potem napisałam, że pewnego dnia ta dziewczyna szła i widziała mnie, jak jadę tym rowerem. I byłem tak dezorientowany tym, że na mnie patrzy, że pieprzyłem się w autobus. I na końcu trzeba było napisać, jaką proponujesz akcję, żeby promować, żeby więcej ludzi jeździło do szkoły rowerem. No i napisałam, że proponuję akcję, żeby usunąć wszystkie autobusy, bo wtedy ludzie nie będą mieli wyboru i będą jeździć rowerem. Co myślicie? Możecie napisać w komentarzu. No i to tyle. Zaraz będę się zbierać i szła na autobus.
jestem już po ostatniej maturze z angielskiego i myślę, że poszło na około 80-90%. Wszystko mam praktycznie dobrze, słuchanie dobrze i cieszę się, że to wszystko się już skończyło. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki krótki vlog. Teraz jeszcze jadę do Katowic kupić zupkę chińską dla Adasi i wracam już do domu. No i tak naprawdę to tyle. Może jeszcze jakieś przebitki wrzucę. Także na razie. Hey, hi.